Szósta niedziela wielkanocna wprowadza nas coraz głębiej w tajemnicę Chrystusowego zwycięstwa. Piękny jubileusz 250. rocznicy ustanowienia orderu świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Właśnie ta okazja gromadzi nas dzisiaj tak licznie wokół Chrystusowego ołtarza. Księże arcybiskupie, wszyscy cieszymy się, że wspólnie będziemy mogli składać dobremu Bogu najświętszą ofiarę w ten wielki jubileusz. Tę mszę świętą sprawujemy w wielu intencjach. Księże arcybiskupie, prosimy o sprawowanie tej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Moja bardzo wielka wina, wszechobłaga Najświętsza, wszystkich aniołów i świętych, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Czytanie z dziejów apostolskich. Padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujemy się wzajemnie, ponieważ każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w mojej miłości. Słowa, które Chrystus wypowiada dzisiaj do nas, zebranych w tej niezwykłej bazylice, ubogaconej historią, ale przede wszystkim ubogaconą dzisiejszą naszą wiarą, a także miłością do Ojczyzny. Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie Kanclerzu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce. Drodzy moi bracia kapłani, umiłowani siostry i bracia. My chrześcijanie, jak powiedział na początku ksiądz proboszcz, trwamy od Wielkanocy w klimacie zmartwychwstania Chrystusa. Tę prawdę przypomina nam nieustannie liturgia tych dni. A Chrystus w swoim nauczaniu, zapisanym w Ewangeliach, przypomina nam podstawowe obowiązki ludzkie, ale zwłaszcza chrześcijańskie. Dzisiaj jest wielka lekcja o miłości. O miłości do każdego człowieka, ale my kładziemy również akcent na miłość Ojczyzny i zobowiązania z tego wynikające. O miłości mówi również święty Jan w odczytanym przed chwilą przez naszą siostrę liście. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga.
A sam Chrystus kieruje do nas słowa, które przytoczyłem na początku homilii. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. To właśnie taki liturgiczny kontekst towarzyszy nam dzisiaj, gdy przeżywamy uroczystą Eucharystię z okazji inwestytury Orderu Świętego Stanisława. Co więcej, z okazji 250. rocznicy rozpoczęcia tej niezwykłej troski o wartości, które podkreślał Stanisław i za które poniósł śmierć męczeńską. Gdy przeżywamy uroczystość Orderu Stanisława, ale nie tylko symbolu, ale próbujemy wniknąć w to wszystko, co on znaczy, co oznacza dla nas dzisiaj. Ciekawa jest historia Orderów Rzeczpospolitej. Wybija się na pewno czoło Order Białego, Orła Białego, ale też Virtuti Militari. Zauważcie, siostry i bracia, jakie zestawienie. I wreszcie ten nasz order. Szczególne miejsce on zajmuje w historii Ordre Świętego Stanisława z tym niezwykłym hasłem Premiando Incitat. Nagradzając, zachęca. Orden ten, którego inwestyturę dzisiaj przeżywamy, jak nam nieustannie przypomina się, został ustanowiony dokładnie 250 lat temu, w roku 1765 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I właśnie to dzisiaj, ta dzisiaj nasza obecność tutaj w Bazylice Świętego Krzyża jest też nieprzypadkowa, bo przecież pierwsze wręczenie orderu odbyło się 8 maja 1765 roku podczas mszy świętej sprawowanej w tym kościele Świętego Krzyża w Warszawie, dzisiaj w Bazylice. Umiłowani w Chrystusie Panu. 250 minionych lat. To czas niezwykły dla Rzeczpospolitej. Najpierw pełne wysiłku lata próby naprawienia Rzeczpospolitej, zagrożonej z zewnątrz i z wewnątrz. Ale też niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce chociażby w roku 1791, czyli prawie 25 lat później, Konstytucja 3 maja, której historię wciąż zgłębiamy, a której historia jest związana również z tą świątynią. A była to pierwsza, jak pamiętamy, w Europie konstytucja, a potem chciałby się powiedzieć, same biedy. Ale wśród tych patriotycznych bied były również bohaterskie czyny Polaków. Bo jak nazwać powstania listopadowe, styczniowe, wielkopolskie, śląskie, warszawskie za naszych już dni? Ale zamiast próby analizy historycznej czy politycznej tych wydarzeń, trzeba by przytoczyć słowa świętego dzisiaj już Jana Pawła II z jego poezji z serii Myśląc Ojczyzna pisał. Ojczyzna, wyzwanie tej ziemi, rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje. Śpiew dziejów spełniają czyny zbudowane na opokach woli. Dojrzałością samostanowienia osądzamy młodość naszą, czasy rozbicia i złoty wiek. Osądziła to wszystko krwawa niekiedy postawa, tę złotą wolność, która kończyła się niewolą. I pewnie trzeba by dalej jeszcze cytować ten niezwykły tekst papieski, już papieski,
ale nie przedłużajmy. Wystarczy, że się zadumamy nad tym, co znaczy ojczyzna i co znaczą honory, które przekazuje się ludziom w związku z ich troską, miłością, odpowiedzialnością, bohaterstwem podejmowanym za ojczyznę. Ale minione 250 lat to nie tylko walka o wolność. To również znakomita twórczość. Jaki byłby to czas, gdyby nie było Fryderyka Chopina, którego tutaj w kościele znajduje się serce i który nieustannie nam przypomina o wielkości ducha Polaków. Jaki byłby ten czas bez wieszczów, bez znakomitych twórców literatury i innych sztuk, ale też był to czas odzyskiwanej nieustannie wolności. Też wolności pozornej, jak się okazało chociażby przed 70 laty, umęczonej wolności przez totalitaryzm komunistyczny, o czym zamyślił się naród w miniony czwartek na Westerplatte. I to ostatnie ćwierćwiecze wolności, stale z takim trudem zdobywane, o czym świadczy dzisiejszy chociażby dzień w demokratycznym państwie. Ale siostry i bracia, zastanawia fakt ustanowienia orderu świętego Stanisława 7 wieków po śmierci patrona. Przecież król Bolesław, którego historia dobrze ocenia, nawet nazywa go szczodrym. Czemu tak? Czemu się to stało? Bo Stanisław poniósł śmierć męczeńską w obronie wartości. I takim pozostał wierny naród, który go przez tyle wieków wspomina. Przeżywaliśmy przed kilkunastu laty, kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy był w Polsce, a było to równe 900 lat od męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. I przypominam nam te wszystkie wartości, dla których on żył i dla których on umierał. Ale dzisiaj te wartości są równie zagrożone. I dlatego niekiedy zaduma nad tym wszystkim, co jest wielkie w Polsce i co może być zagrożone w Polsce. Ale umiłowani w Panu, taka jest nasza historia, zapoczątkowana przeszło tysiącem lat i życie, i śmierć męczeńska, nie tylko biskupa Stanisława, ale tylu męczenników naszych już czasów. Wystarczy wspomnieć Katyń, czasy komunistyczne w Polsce, zwłaszcza powojenne. Dzisiaj przeżywamy niezwykłą uroczystość. Inwestytury, honorowania ludzi zasłużonych. A równocześnie z prośbą kierowano do nich: wnikajcie nieustannie w tę symbolikę, w treść tego orderu. Nagradza się miłość do ojczyzny, ale również zachęca się do miłości człowieka. Premiando incitat. Nie jest przypadkiem, że order ten łączy się w swych założeniach z konkretnym przejawem miłości w stosunku do człowieka. Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, który z każdym razem wspierali, uhonorowani 5 dukatami. Jaka wrażliwość, jaka mądrość dotycząca owszem ojczyzny, ale dotycząca miłości człowieka, zwłaszcza zagrożonego. Miłość ojczyzny kojarzy nam się z bohaterstwem, aż do przelania krwi w jej obronie, ale miłość ojczyzny, zwłaszcza w czasach pokoju, suwerenności, demokracji,
musi się łączyć z miłością drugiego człowieka i to od poczęcia do naturalnej śmierci. Przestrzeń życia człowieka trzeba wypełniać nieustannie codziennością i to we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, poczynając od rodziny, od kochającego się i trwałego małżeństwa, od ładu etycznego w polityce i w biznesie, od prawdy w multimedialnej służbie narodowi. Boże, ileż to tematów, a każdy z nich jest niezwykle ważny, bo twórczy, kształtujący oblicze Rzeczpospolitej. I chciałby się powiedzieć, czy jest możliwe, żeby to wszystko tak cudownie uporządkować? Czy to tylko jakaś konfesyjna fikcja chrześcijan na polskiej ziemi? Nie. To musi być codzienna prawda o życiu narodu w wolnej, demokratycznej, suwerennej ojczyźnie, owszem, usatysfakcjonowanej integralnością europejską, ale też strzegącej własnej tożsamości, wypracowanej przez wieki. O tym nie wolno zapominać. Drodzy w Panu, to nie jest przypadkiem, że order świętego Stanisława odrodził się w aktualnej chwili naszej ojczyzny, gdy stale nadal leczymy rany zadane narodowi, a równocześnie uczymy się żyć w nowej rzeczywistości globalizującego się świata, z całym jego pluralizmem tego świata. Każdy z narodów europejskich ma swoje problemy, południowa Europa swoje, my swoje, o tym mówimy, ale o tamtych też nie zapominamy. Było to w maju roku 1987. W Gdańsku przygotowywaliśmy się na przyjazd do naszego miasta, miasta Solidarności, Jana Pawła II. To było nie tylko przygotowanie słynnego ołtarza w kształcie okrętu budującego się, będącego w trakcie budowy, ale właśnie środowiska twórcze przygotowywały list do Ojca Świętego, którym mieliśmy go wręczyć, ten list, rano w katedrze, w dniu, gdy miał on wygłosić swoją znakomitą homilię, podczas której mówił za nas i o nas. Bo myśmy nie mogli mówić sami w pełni wolności. Pisaliśmy wówczas w tym liście takie słowa. Prosimy Cię, byś zechciał przyjąć i przeczytać ten list, jako list do Ciebie, list do Ojca, list na temat Twojej i naszej ojczyzny. Ojczyzna to historia, to ziemia, to kultura, ale nade wszystko to ludzie i to ludzie w ich autentycznym stanie myślenia, wartościowania. Ojczyzna przez wieki dojrzewała, ona dojrzewa również dzisiaj poprzez dojrzewanie naszego pokolenia, myślenie, wartościowanie, umiłowanie, to wszystko dojrzewa dziś na polskiej ziemi. Ludzie dojrzewają ku prawdziwej wolności, ku odwadze, ku autentycznym postawom. Tak pisaliśmy. Ojciec Święty, nie wiem, czy już wówczas przeczytał ten list, pewnie nie. Ale on wyczuwał duszę narodu. Dlatego odjeżdżając z Gdańska po tej sławnej homilii powiedział słowa: zachowajcie siły ku przyszłości. Było to 2 lata przed odzyskaniem niepodległości. Siostry i bracia, dziś po prawie 30 latach trzeba by ten list znowu napisać, ale pewnie powtórzyć tamtą treść i dodać nową. I przesłać już nie na ręce papieża, ale świętego papieża Jana Pawła II. List modlitwy,
za ojczyznę, za mądrość Polaków, za właściwie rozumienie patriotyzmu, za odpowiedzialność za słowa, za odpowiedzialność za kształt etyczny narodu, jak to czynił męczennik naszych dzisiejszych uroczystości Stanisław Biskup. Bo naród jest ten sam, ale czas nieco inny, ale wartości, które kształtują ten naród, muszą pozostać takie same, jeśli chcemy pozostać sobą. To jest, umiłowani, jedyna droga, by dobrze wybierać i wyborów strzec z pełną satysfakcją, wyborów dokonanych według naszej odpowiedzialnej w sumieniu myśli. Święty Stanisławie, patronie dzisiejszej uroczystości, wspieraj nas w mądrości, miłości naszej do ojczyzny i miłości do każdego człowieka w duchu Ewangelii Chrystusa. Amen. Sławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Boże Wszechmogący, prosimy Cię, obłogosław nas, a także tę tablicę, którą chcemy upamiętnić naszych rodaków zasłużonych w minionych czasach za ojczyznę i od 250 lat honorowanych orderem świętego Stanisława. Uznając ich zasługi i chcąc zachować ich we wdzięcznej pamięci, my ich potomkowie uczyniliśmy tę kamienną tablicę. Ty, Boże, wiekuisty Ojcze, oddasz ich szczęściem życia wiecznego w Ojczyźnie Niebieskiej. Niech uczynione kiedyś przez nich dobro zachęca nas dzisiaj do życia pobożnego i ofiarnej służby Ojczyźnie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.